Dobra, mieliśmy iść na pasaż. Tak, bo nie mamy zaproszeń, mamy rozesłać zaproszenia, ale na razie... wolę nie rozsyłać i jeszcze przejść po pasażu. Mieliśmy... O kurde. Dobrze, zniknęły te wiadomości. To mnie denerwuje, że te wiadomości znikają. Nie wiem, kto tam nas szukał na pasażu, z kim mieliśmy się jeszcze spotkać. Ale to było wredne, nie dostałam żadnego medalu za to. Powinno być. Zdecydowanie powinno być. Na arenie miałam się chyba z kimś spotkać. Z Jack. A zresztą to nie wiem. Pamiętam ciągle, że wy mówiliście o tym barze, więc też chcę tam pójść. Wow. Zaczekaj na Corteza. Okej, okay, czyli jest na mapie zaznaczone, to dobrze. To zrobimy jeszcze taki większy zapis. Dobra, gdzieś tu. No i zaczekamy na Corteza. Welcome aboard, Shepard. So where are we going? Activating external cameras. I didn't know this shuttle had virtual windows. Bet there's more you don't know about this bird. What's that supposed to mean? Before mass effect fields, there was no such thing as inertial dampeners. Yeah? Here, feel this. Whoa! That, my friend, is unadulterated momentum. Want to really feel it? Oh my gosh. Okay. Show me. Wow. Wow. Szalone. You see? Doesn't take much to pull a few G's. Back in the day, pilots would wear G-suits. It squeezes your body so that the blood stays in your head in tight maneuvers. I'd wear a G-suit when flying my Trident. In a fighter, it's common to transfer power from the inertial dampeners to other systems. You miss flying fighters? Can't imagine you're too thrilled to be flying a shuttle. Hell no. I'm not just any shuttle pilot. I'm your shuttle pilot. Wouldn't have it any other way. When you're on the ground, weapon in hand, you're invincible. But when we're approaching an LZ, you're just another soldier. Vulnerable. Nothing you can do if we're shot down. Getting you to the ground alive is a responsibility I wouldn't trust to anyone else. Wow. To zabrzmiało tak poważnie. I'm fortunate to have you, Steve. Anytime, Shepard. Tak, on się spisał. Zdecydowanie. Mała przejażdżka z Cortezem. No za krótkie są te scenki, kurczę. Ja wiem, że dużo jest tych postaci i pewnie chcieli to upchnąć wszystko w tym jednym DLC, ale jednak za krótko, no. Dobra, zobaczmy na mapę. Tak, na arenie jest Jack. O, ale ja tam byłam już ostatnio, nie chcę mi się. No ale z nikim innym nie mamy się spotkać. Mamy do baru zajrzeć. Bo to mi powiedzieliście, więc ja do baru zajrzę. Jest gdzieś na górze. Chyba. Nie mam pojęcia, więc... Idziemy. To było gdzieś tu? Tak. Silver Coast. Dobra, zobaczmy. Czy jest tu ktoś warty uwagi? Tu ktoś psuje coś? Tu jest barek, ale tu jest... Wydaje mi się, że mówiliście o tym na górze. Jeszcze się przejdziemy po tym dole. Zobaczymy. To można to... Czekaj. A na kogo? Aha, na Jokera. Dobra. A on coś pisał? Nie mam go na mapie zaznaczonego, prawda? Nie. To dziwne.
Dobra. To czekaj. I was here when Cerberus attacked, and I don't remember seeing you. I think I caught a glimpse of Commander Shepard fighting over by the elevator bay, though. Well, yeah, Shepard was protecting the council, but I had my own problems to deal with. See, I was down by the docking bay near CSEC headquarters. O, wspomnienia. Ha ha! Commander Shepard is chasing the council! This is our chance! Oh shit! Cerberus! Ha ha ha! It's Joker! He can barely walk! How's he going to stop us? Co oni mają dziwne dialogi? Oh my gosh. We mnie Joker tak opowiada, dlatego mają dziwne dialogi. Like this. It's joking time. Zaszalał sucharem. Oh, we were fools to underestimate Joker. Oh no! Yes, you were. Terminator, kurde. Zaczepista. That's right. You just landed on the island of Dr. Me. Okej, to brzmiało jak Jamesa Bonda. Chociaż nie jestem pewna. That's pretty much how it happened. Which is why you should comp my drinks. No. Oh, come on. I barely believe what they're saying about Shepard. You? I don't think so. Okay, trying not to be offended there. Look, if Shepard were here, dobra, mówi prawdę. Hi. I'm Commander Shepard, and I'll vouch for my pilot. Jeff Morrow is a hero. Everyone in this room owes him their lives, myself included. No? I'm so sorry, Commander. I had no idea. Drinks are on me, Lieutenant. Thanks, Commander. You can pay me back later. O, to było fajne. Zaczepiste. Dobra. Tutaj tą drugą osobę pewnie spotkał nieco później, tak mi się wydaje. Bo skoro na razie był tylko Joker, no to... Nie tam. Jeszcze rozejrzymy się w okolicy i zaraz pójdziemy za Jack. Tylko, że ona mi każe walczyć znowu. Szczerze mówiąc, mało chce mi się walczyć. Już się tyle nawalczyłam w tej grze, że... Zaraz. Którędy do wyjścia? To było gdzieś tu przecież, czy nie? Dlaczego ja się kręcę jak głupia? Tu było wyjście przecież. Dobra. Jax jest... Jax. Jack jest w Armax Arena. Więc tam ruszamy. Gdzie mam na nią zaczekać? W piątce, czyli tam wewnątrz. Okej. No, pooglądacie to samo, jak się męczę z walką. No chyba, że... Zaczekaj na Jack, to tu? Czy... gdzie? Czy tam? Gdzieś... Lewituje mi ten dziwny przycisk. Dobra. Zobaczmy. Hey, glad you can make it. I've got a set up. Czyli jednak. Walczymy. O kurczę. 51 punktów. Jesus. Dobra, to na szybko. Szybkość ładowania, trwałość to... obrażenia od broni, czas trwania i siły. Dobra, to...
Premia drużynowa. Nie widzę to. Fala uderzeniowa jest dobra. Widzimy to. Siłę i obrażenia od wybuchów biotycznych. Weźmiemy na zasięg, pójdziemy. To. Co jeszcze? Boże, nie wiem, amunicja odkształcająca. To. Odkształcenie to ja mam, zdaje się. Przyciągnięcie w sumie też mam. Dobra, to rozwiniemy jej to do końca. Zwiększa zapas amunicji o 30%. Obrażenia strzału głowy. Dobra, nie będzie. Pancerze. To. I jeszcze 6 punkcików to na przyciągnięcie na przykład. Dobra. Więcej nie mamy, więc musisz sobie radzić, Rek. Ladies and gentlemen, it's combat night in the Armax Arsenal Arena. No kurczę. A to ja mam z nią walczyć, czy ona ze mną walczy? No mam nadzieję. Ona ma katanę jakoś. Dobra, czas się wycofać. Zdecydowanie. Teraz ja pod E miałam chyba. Tak, miałam pod E. Czyli walczymy z Cerberusem, rozumiem. Pana? No tak, oczywiście, dużo to dało. No to tak, ja. Ja. To jest to nie. Co ty tu robisz? No. Musisz celować jakoś tak dziwnie. Gdzie jest w ogóle Jack? No! Okej. Tu jest jakiś. Okej, czyli tam jest Jack. Nie, tam jest premia. Szybko, szybko. Co ta premia daje? Tam jest Thompson. Mamy tu przyciągnięcie. Au. Tu jest jakieś przyciągnięcie. I ałasz. Dobra. Jack, co ty tu robisz? No nie, to jest ten. Dobra, to on jest jakieś przyciągnięcie. Tam jest snajper! I strzelają granatami. Auć. Tam jest Nemezis.
Nie, nie! Schowaj się, schowaj się. Moja droga. To nie czas na żarty. Aj, ciągle mi namierzają. Snajpery. Jakiś strzał w głowę chyba, czy coś. Też nie wiem, nie znam się na tym. Au! Dobra, czy się do tej nemezis wybrać? Nie mam wyczucia jeszcze w tej myszce. No, otóż się. What the hell? Mamy walczyć z Atlasem? No, Jack! Musisz się przy mnie tutaj. Czy ja mu coś tym robię w ogóle? No, chyba nie bardzo. Nie mamy żadnej takiej mocy na niego, niestety. Musimy sobie poradzić. I nie mam ani amunicji. Amunicji brak. Musimy sobie poradzić z inną bronią. I z naszymi mocami. O! To co? I'm gonna beat you until candy comes out. Okej. Cukierki, dobra rzecz. Dobra motywacja. Damn, it's nice to relax. Just cutting loose and not worrying about the kids. It's worth the stress to watch the people you're commanding come into their own, though. Shut up. Who said I was talking about you? You know, if there is a god, that's what she sounds like. Just a big, deep boom to let you know everything's gonna be okay. Thanks for coming, Shepard. Wouldn't have missed it. Okej, czyli na tym się skończyło. Wow. Tak, ja i moje umiejętności walki. Okej. Okay. Co? Aha, podręcznik sportowca, to już czytaliśmy, zdaje się. Nie tu. Dobra. Teraz zostawiamy tą salę. No i w sumie wszystko... co mogliśmy, to zrobiliśmy, to idziemy wysłać to zaproszenie w takim razie teraz. I zobaczymy, co się dalej stanie. Jeszcze ciągle pamiętam o tym barze i o tej jednej osobie, którą tam podobno mam spotkać. No ale na razie chyba nie dam rady, chociaż może przejdziemy się jeszcze na chwilę sprawdzić, tak żeby zobaczyć, czy czasem nie pominę jej. Więc jeszcze tak na wszelki wypadek pójdziemy sprawdzić. A potem pójdziemy wysłać zaproszenia. Bo też nie wiem, czy po tych zaproszeniach od razu będzie impreza, czy nie bardzo. Czy jeszcze nie? A, czekajcie, nie tędy tam. Okej, co? Aha, to nie jest ten barek, to jest ten barek. Nie, tu nic. I tu też raczej nic, można tylko potańczyć. No i blokować się na jakichś dziwnych progach. Dobra, to widocznie będzie później. Albo już jakoś go przegapiłam. Tą istotę. No, wypuścić mnie. Tak, gdzie było moje mieszkanie? Chyba gdzieś tam. Albo i nie tam. Albo i tam. Tak, tu było koło tego samochodu. Jestem ciekawa, czy się uzupełnili katalog o jakieś nowe rzeczy. Nie, to jest ulepszony. Nie, to było. Dobra. Tak tylko sprawdzam.
Zobaczymy, czy są jakieś nowe maile. Chociaż już chyba... A nie, jednak. Już chyba wszystkich obskoczyliśmy. Tak mi się wydaje. Roześlij zaproszenie, tak wiem o tym. Ale zrobimy zapis. Jezu, dobra, niech będzie tu. Dużo mam tych zapisów teraz z pasażu. I jeszcze jeden zapis. Oh my god, dobra. Jacob! Spotkajmy się przed salonem gier. Kwatera główna SOC. Prosimy o odwiedziny w związku z incydentem wywołanym przez kroganina znanego jako Grunt. O mój Boże. Więcej szczegółów przekaże ci funkcjonariusz SOC. Czyli też na pasażu. O, nabożeństwo żałobne. Shepard. Zdziwiła mnie nieco wiadomość od rady. Chcą zorganizować coś, co ludzie określają mianem nabożeństwa żałobnego. Miejsce nie jest specjalnie ważne. Liczy się, kto tam przyjdzie. Chciałbym zobaczyć tam również ciebie oraz tych spośród załogi Normandii, którzy znali mojego ojca. O ile dobrze rozumiem, na ludzkich nabożeństwach mówi się dobrze o zmarłych. Wydaje mi się stosowne, żeby tę część ceremonii powierzyć tobie, osobie, która dowodziła Normandią. Prawdę mówiąc, obawiam się, że mógłbym przytoczyć przy wszystkich coś niestosownego. Dziękuję, to dla mnie bardzo ważne. O, to smutne, no. Ale na pewno przybędziemy tam też. Liara. Pomyślałam, że miło byłoby spędzić trochę czasu poza Normandią. Nie mam żadnych konkretnych pomysłów. Może spotkamy się w twoim mieszkaniu, okej? Okay. I Samantha. Dzięki za obejrzenie mojego pojedynku z Suzą. O mój Boże, nie wiem jak to przeczytać. Jeszcze raz przepraszam, że schrzaniłam plany na lunch. Chętnie bym to przełożyła. Daj znać, jak będziesz mieć chwilę, przyjdę. Dobra, czyli znowu mamy do zaproszenia. Z dwie osoby chyba. Więc może zaprośmy jedną z nich, potem pójdziemy na pasaż, a potem znowu zaproszenie, tak będziemy to trochę przemieniać. Ach, to Koliata też możemy zaprosić. Okej. No to będziemy jechać od tyłu, czyli od trainer. Zaproś, tak. You sure you want to leave that here? I can't very well bring it back to the Normandy. I'd have nowhere to put it. This place is amazing. Puts the prefabs back on Horizon to shame. O, bąbelki działają. And it has a hot tub. Go może skoczymy. Cheers! Yeah, bąbelki! Też wolałabym z kajdanem na przykład. No, okej. Okay. Oh, this is lovely. And good for the sinuses. I might not even need my antihistamine tonight. Your what? It's a pill. I'm allergic to dust and cats. I take a proton pump inhibitor for my stomach too. And an inhaler for asthma. Oh my gosh. dlaczego Shepard do niej nie dołączy? No what the fuck? Do you have everything you need to stay healthy? Just about. The only medication I can't find is sucrocapsinol. My family doctor prescribed it for my headaches. Sucrocapsinol? That's a sugar pill, trainer, a placebo. Oh, that sneaky bastard. And now that you've told me, it probably wouldn't work anyway. There was some scented bath oil out there somewhere. Could you grab it? Yeah. Here you go. Thanks. Eyes are over here and up here. Hey, do you have a loofah? A loofah? This is Anderson's apartment, remember? I highly doubt he has a... Found one! Somebody left an overnight bag with toiletries and massage oils and, you know, girly stuff. Do you know who Kay Sanders is? She has great taste in adjustable massage wands. Oh my gosh. No dobra, ale ja się nie mogę wykąpać w tych bąbelkach, nie? Bo po co? Trainer się wykąpała, zażyła tutaj jakieś kąpieli solankowych, a ja co? Ja jestem najbiedniejsza, kurde.
Bezczelność. Dobra, zaprosimy jeszcze jedną osobę, a potem idziemy na pasaż znowu. Może Koliata nawet, bo w sumie tak wypadałoby zaprosić, zrobimy zapis. No więc zaprośmy go może jako pierwszego. We are gathered here to honor the life of Thane Krios. Thane touched each of our lives in different ways. The Counselor knew him as a hero. The Normandy's crew knew him as a brother in arms. And others as a father devoted to his son. Though his life took him to very dark places, Thane cared for the better angels of our nature. He once said that he first felt love for his wife when she stepped in front of an assassin to save someone she didn't even know. And when he knew his death was close, he chose to die doing nearly the same thing. Also for someone he didn't even know. Just as he loved his wife for it, I still love him for it. And I don't think that will ever change. Would anyone else like to speak? What I remember about Thane was his confidence. He told me once about how he remembered everything, even every mistake he made. If I did that, I'd be a nervous wreck. Thane kept it under control. It's strange, but the last word I'd label Thane with is assassin. And we covered each other in firefights. That makes him a partner. Thane's last stand was important. But let us also remember why Thane left the Normandy. To keep his son away from a life of crime. Deeds such as these do not go unnoticed by the universe. They echo in all who hear them. That is why I am here. Thane took himself seriously, a trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Thane was turning his life around in a way few organics do. The day Thane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Kolyat, do you, When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was lost. I called him a hypocrite in a thousand different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue, we'll be here. Looks like people are starting to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time, it will be a good memory. I don't know if I'll be as philosophical about it. It's still kind of raw. I understand. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with the Counselor. About what? He is feeling grateful, and I want to point out there are some Solarian biologists who need funding.
If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Keppel syndrome, it would be them. To dobrze. If you need someone to hold the counselor's feet to a fire, I'm there. I appreciate the offer, but Counselor Valern has recently orated about funding science during wartime. My odds are good. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions, and I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help more than they hurt. Until we meet again, Commander. No, muszę przyznać, że to było bardzo wzruszające i bardzo miłe i bardzo fajne, że coś takiego też zrobili dla Thane'a. On był taką, nie wiem, wydaje mi się postacią trochę słabo przedstawioną i to smutne, że on umarł, że już go nie ma. Dobra, jeszcze mieliśmy sprawdzić wiadomości, czy te wiadomości są na tym samym, nie, jakoś wyżej. Chyba to pójdziemy wyżej w takim razie. Z tym, że muszę zrobić jeszcze krótkie cięcie, także zaraz wracam.